jest takie przekonanie, że przedsiębiorcy żądają tylko obniżki podatków i najchętniej to by ich nie płacili. Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że to nie jest tak, bo Polacy prowadzący działalność gospodarczą chcą płacić podatki, wiedzą, że pracują także na rzecz Polski, na rzecz budżetu, ale chcą płacić podatki proste, nieskomplikowane, których później nie można podważyć jakąś kontrolą za kilka lat. Chcą mieć pewność prowadzenia działalności gospodarczej i także chcą, aby w naszym kraju, w Polsce, polskie firmy miały takie same warunki jak firmy w starych krajach Unii. Problem podatku VAT, problem podatku CIT. Więc tutaj ta dyskusja w tym miejscu się koncentrowała, zresztą słusznie, bo dotyczy to każdego przedsiębiorcy. Ale też były różne jeszcze dyskusje na temat programu mieszkaniowego, czy choćby energii odnawialnej, czyli odnawialnych źródeł energii i tak dalej. Więc sądzę, że tych wyzwań przed rządem sporo, ale takim najistotniejszym i dotyczącym naprawdę wszystkich to jest jednak zmiana systemu podatkowego. Po pierwsze na przyjazny, po drugie na skuteczny i bezpieczny dla tych, którzy są uczciwymi podatnikami. Uproszczenie podatków, uproszczenie i pewność ich zapłacenia, to jest pierwsza kwestia. I druga kwestia to jest tworzenie prawa, które nie będzie dodatkowo dawało kosztów. No, dwie stawki VAT oczywiście byłyby korzystniejsze, natomiast na dzisiejszy dzień nie wiem, czy to jest możliwe, z tego względu, że jednak no, po pierwsze obowiązują nas dyrektywy unijne. VAT jest podatkiem zharmonizowanym w Unii Europejskiej, więc musimy się tutaj obracać w jakichś regułach, natomiast uporządkowanie stawek i tego, żeby bardzo podobne, czasami wręcz identyczne produkty nie były objęte różnymi stawkami VAT, no to musimy naprawić. Czyli tutaj to uproszczenie powinno być zrobione. Mam nadzieję, że też to uproszczenie będzie polegało na zmniejszeniu ilości stawek VAT, ale to jest oczywiście grubsza dyskusja. Tak jak żeśmy tutaj wielokrotnie podkreślali w tej rozmowie naszej, my chcemy stworzyć taką nową jakość w tych kontaktach. My się nie spodziewamy się czegoś specjalnego, tylko uważamy, że mamy duże doświadczenie, bo większość z naszych członków naszego stowarzyszenia to są już przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy do tej pory nie brali udziału w jakichś organizacjach. Postanowiliśmy się spotykać, żeby połączyć nasze działania w takiej formule stowarzyszenia, które to rozwinąć, i chcielibyśmy mieć udział w tym, żeby zmienić trochę rzeczywistość gospodarczą.